Monika Borkowska, witam Państwa ponownie. Tak jak obiecałam, jest z nami już kolejny gość, tym razem w połączeniu skype'owym, dr Michał Kuś, politolog Uczelnia Łazarskiego. Witam Pana, Panie doktorze. Witam, kłaniam się i dziękuję jak zwykle za zaproszenie. Ależ cała przyjemność po naszej stronie, bo chciałabym bardzo, żeby odpowiedział nam Pan na pytanie takie oto, co się dzieje w służbie zdrowia. Coraz bardziej alarmujące dane do nas docierają, informacje, no i jakoś tak ze strony rządowej nie pada żadne dementi, nie mamy na razie wyjaśnień, a czytamy, że są wstrzymywane przyjęcia do szpitali, jest dość duży popłoch i panika wśród pacjentów. Jak to wszystko wytłumaczyć? No, najprościej wytłumaczyć tak, jak to tłumaczył minister Rostowski. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Od czasu, jak zaczęła rządzić obecna koalicja, to jak to było też podczas poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, nagle okazuje się, że nic nie przynosi zysku skarbowi państwa i na nic nie ma pieniędzy. Coś jest, no, ale nie tak miało być, no, panie doktorze, nie tak miało być. Pan marszałek, który jeszcze nie był marszałkiem, Szymon Hołownia w kampanii, przecież nawijał wyborcom makaron na uszy, mówiąc, że to będzie teraz tak wspaniale, ale wszystko ułożone, że nie będzie kolejek, że nie trzeba będzie czekać do specjalistów. No wie pani, ależ on dotrzymuje obietnicy. No, jeśli są odwoływane zabiegi i nie są przyjmowani ludzie, to nie ma kolejek, wszystko się zgadza. No mówi pan, czyli jest w tym jakaś logika głębsza może, ale jest. Nie, znaczy mówiąc zupełnie serio, to też było trochę do przewidzenia, patrząc na takie kwestie makroekonomiczne, czyli kiepska koniunktura, która jednak no, dogania nas. W Niemczech jest bardzo widoczna. I też patrząc na politykę europejską, Polska jest objęta procedurą nadmiernego zadłużenia. To oznacza, że my nie możemy swobodnie zwiększać tych wydatków, a za każdym razem, kiedy potrzebujemy na coś ekstra pieniędzy, to trzeba, tak jak to zrobił Donald Tusk w czasie powodzi, zaprosić szefową komisji i bardzo ładnie się do niej uśmiechać, bardzo tak być przymilnym. No, niestety tak to w tej chwili no tylko wygląda. Panie doktorze, co te uśmiechy dały nam, skoro dowiedzieliśmy się, że jedyne co możemy zrobić, to przerzucić sobie z jednej szufladki do drugiej, tak? Z jednej kieszonki do drugiej. Ale idźmy dalej, bo mówi Pan tutaj, tłumacząc procedurą nadmiernego deficytu tę całą sprawę, ale przecież jeżeli potrzebne są dodatkowe pieniądze na kancelarię, na pracę Sejmu, na nagrody, to widać, że tutaj problemów nie ma, bo te pieniądze się znalazły bez problemów. No, i to jest pytam jeden Pana z wprost, czy to nie jest igranie z ludzkim życiem i zdrowiem? No bo jeżeli jest tak, że nie możemy dostać się do tych specjalistów, jest ten dostęp jeszcze bardziej utrudniony niż był do tej pory i rozmija się to z zapowiedziami przedwyborczymi, no to jak to inaczej tłumaczyć, jak nie właśnie igraniem z ludzkim zdrowiem i życiem? Znaczy, tego typu problemy w służbie zdrowia, tak jak mówiłem, pojawiają się nie pierwszy raz i za każdym razem z tym się łączą ludzkie dramaty i od tego nie uciekniemy. Natomiast no, niewątpliwie pewnym wizerunkowym problemem jest to, że to jest bodajże największy i najdroższy rząd po 1989 roku. A miało być tak oszczędnie, a miał być koniec Bizancjum, a rozrzutny miał być rząd poprzedni, więc to ta narracja, z którą obecna koalicja szła po zwycięstwo wyborcze, czyli narracja tego, że będzie tanie państwo, będzie odchudzone państwo, skończymy z tłustymi kotami z PiS-u i do tego jeszcze, że będziemy takimi efektywnymi menadżerami, którzy wszystko umieją i którzy świetnie umieją zarządzać, no ta narracja się zupełnie nie trzyma kupy. To się na razie nie przekłada na spadek wyraźny poparcia politycznego, dlatego że mamy w Polsce ogromną polaryzację i no, są pewne przewagi też obozu władzy, jeśli chodzi o... No dobrze, tylko ja się, panie doktorze, zastanawiam, dlaczego w tym wszystkim nie słychać jest pani minister Leszczyny, gdzie od początku było wiadomo, że nie jest to ekspert z zakresu zdrowia, medycyny, że mogą być tutaj pewne problemy. A w zakresie czego pani minister... Pojawiają się pewne już konkretne dane, bo prasa branżowa donosi nam o tych problemach.
A pani minister, jedyne co od niej słyszymy, to aborcja. Aborcja, aborcja odmieniana przez wszystkie przypadki. I czytamy, że szpitale, kolejne już zresztą, karane są za zakazy wykonania tego zabiegu. Więc widać, że pieniądze na dokonywanie aborcji są i ich nie zabraknie. Pieniędzy na planowane albo nadprogramowe zabiegi już nie ma. Więc jak to wytłumaczyć? Jak politycy powinni to tłumaczyć wyborcom? No, znaczy, nie wiem, jak tłumaczyć wyborcom. Ja jako politolog tłumaczę sobie tak, że ten rząd ma tak naprawdę trzy pomysły na rządzenie i to są oczywiście działania czysto polityczne, pani minister Leszczyny. I te trzy pomysły na rządzenie to jest tak, rozliczanie, pozorowanie takich działań, które miałyby pokazywać, jak bardzo jesteśmy zajęci. No i trzeci element to jest wchodzenie w wojny kulturowe po to, żeby zwiększyć polaryzację, czyli rozliczenia poprzedników, wojny kulturowe i pozorowane działania. No i to na przykład się przekłada na to, że przede wszystkim jest promowanie w ramach służby zdrowia temat aborcji, a nie temat tego, jak ogólnie systemowo ta służba zdrowia działa. Dobrze, panie doktorze, to umawiamy się tak. Stawiam tutaj kropkę, bo muszę ją postawić, tylko dobrze, dlatego to robię. I ocenę tego, o czym pan doktor powiedział, zostawiamy naszym widzom, wyborcom, czyli też pacjentom, no bo w końcu każdy z nas finalnie tym pacjentem albo był, albo jest, albo będzie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Michał Kuś, politolog Uczelnia Łazarskiego, a my teraz, proszę państwa, przenosimy się do naszego dziennikarza, do naszego reportera Janusza Życzkowskiego. Witam cię, Januszu, czy się słyszymy? Janusz, proszę państwa, jest Dzień cały dobry, czas Moniko, na tak, południu Polski, chyba na południu Krosno-Odrzańskie, tak? Z tego, co słyszę, przemieściłeś się, w Krośnie Odrzańskim jesteś. To opowiadaj, proszę, jak tam wygląda sytuacja aktualnie i jak przygotowują się ludzie. Znaczy tak, uściślimy, Krosno-Odrzańskie to już chyba możemy mówić o zachodzie Polski, więc taka... Dlatego mówię, przemieszczasz się, ale robisz to tak dynamicznie, tak dynamicznie się, Januszu, przemieszczasz, że tu trzeba faktycznie tłumaczyć, gdzie ci się udało przejechać w międzyczasie tak zwanym. Opowiadaj. No ja tak generalnie myślę, że ta sytuacja jakkolwiek tragiczna i z całą powagą o tym mówimy, kwestia powodzi, to jednak dla nas wszystkich także okazja do tego, żeby trochę tej geografii Polski liznąć, bo mieliśmy jednak pewne problemy komunikacyjne, czy też kiedy się oglądało media różnego rodzaju, to właśnie to, jak płyną rzeki, w jakich poszczególnych miejscach geograficznych na mapie Polski jesteśmy, to nie zawsze było takie oczywiste. Ale teraz jestem w Osiecznicy, to są okolice Krosna Odrzańskiego, właściwie kilka kilometrów od Krosna Odrzańskiego, więc zachód Polski, więc województwo lubuskie i środkowe Nadodrze. I jak państwo widzicie, Osiecznica podtopiona, tej wody więcej niż kiedy byliśmy tutaj z naszą kamerą wczoraj. Wczoraj też padało. No i widać, że wysoki poziom Odry tutaj spowodował jednak większe podtopienie. Przełączę kamerę tak, żeby widzieć to, co przede mną, i porozmawiać z osobami, które gdzieś tutaj widzę, że zmierzają w naszą stronę. Mieszkańcy, którzy, pytanie, czy się ewakuują, raczej chyba spokojnie przemieszczają, bo podtopienia w Osiecznicy to jest rzecz normalna. Dzień dobry. Jak opuszczacie tutaj mieszkanie, czy to tylko na chwilę? Na chwilę idziemy na suchy ląd. Na chwilę na suchy ląd. A jak tam dalej sytuacja wygląda, proszę powiedzieć? Prawie pod pas wody i wszystko pływa. Domy pozalewane. Wysoka Odra tam, jak to się długo utrzyma? Nie wiem, bo ja tutaj mieszkam kawałek. Dobrze, jak myśli pan, jak to długo się utrzyma? Już w Osiecznicy, bo powoli schodzi, prawda? Już woda schodzi. Przez 2 godziny z Polbruku mi zeszło metr. A mieszkańcy chyba tutaj na tym osiedlu są przyzwyczajeni do tego, że woda występuje, więc nie wiem, minimalizujecie te straty, które wyrządza. Tak jest. Każdy już od tygodnia wyprowadzał z domu, wynosił co mógł, upróżniał. Ale chyba odszkodowania też się państwu należą tutaj. Nie wiem, właśnie teraz sąsiad odpowiedział, że coś się należy, a czy dadzą, to się okaże. Zawsze dają. Nie przeszkadzam. Zawsze dają, jak jest woda, a zejdzie, to każdy o wszystkim później zapomina. No, mamy nadzieję, że
jednak wywiążą się z tych, prawda, deklaracji, które były podawane. No też tak myślę. Każdemu by się tutaj przydało. Sąsiadka obok tak samo, sama jest to. Trzeba było pomóc jakimś właśnie osuszać czy coś, to te pieniądze by się przydały. Nie zatrzymuję powodzenia, to pociecha chyba w ramionach. No jak widzisz, Moniko, mieszkańcy tak, muszą się przemieszczać tutaj, wykorzystują także różnego rodzaju sprzęt pływający, bo tu na przykład na tym podwórku ponton, tutaj jakiś rower wodny i no, ja akurat idę w wysokich kaloszach, więc mogę przemieszczać się tutaj ulicą. Ulica Mickiewicza w Osiecznicy, Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, to są te ulice, które w tej chwili są zalane. I tak jak słyszeliśmy, mieszkańca Osiecznicy, pół metra wody, dalej jeszcze więcej. Ale ta optymistyczna wiadomość to jest ta, że woda powoli schodzi. Też trzeba pamiętać o tym, że w porównaniu właśnie do powodzi na południu czy na południowym zachodzie kraju, tutaj na środkowym Nadodrzu, województwo lubuskie, ta powódź ma inny charakter. Właściwie możemy mówić o fali wezbraniowej, kulminacyjnej, która powoduje, że gdzieniegdzie dochodzi do takich podtopień jak tutaj w Osiecznicy czy w Starym Raduszcu, w okolicach Krosna Odrzańskiego. No te sytuacje, one generalnie tutaj zdarza się, że w sytuacji wysokiej Odry się pojawiają, no może nie na taką skalę, ale mieszkańcy pamiętają na przykład rok 2010. O 97 nie wspominam, bo to był kataklizm w skali no, całego kraju, aż tutaj Dolne Krosno Odrzańskie było zalane, natomiast w tej chwili Krosno Odrzańskie jest potężnie obwałowane. Bardzo duże inwestycje z ostatnich lat jednak sprawiły, że Krosno Odrzańskie jest bezpieczne. Natomiast no, Osiecznica czy właśnie Stary Raduszec to są takie miejscowości pod Krosnem, które z uwagi na bliskość Odry i, no, i nie tak znaczące obwałowania, no, muszą się liczyć po prostu z tym, że ta woda wyjdzie. Natomiast tak jak słyszeliśmy od mieszkańca, on był przygotowany i mieszkańcy byli przygotowani na to, że tutaj Odra przyjdzie, bo widząc to, co się dzieje w górach, mieli czas również na to, żeby się przygotować, więc każdy, jeśli miał jakieś sprzęty, jakieś trzymane na parterze czy w piwnicy rzeczy, które obawiał się, że mogą być podtopione, jak widzimy, na pewno byłyby podtopione, to była szansa, żeby to po prostu wynieść gdzieś wyżej, wywieźć być może gdzieś do znajomych, w jakieś po prostu bezpieczne miejsca. Więc tutaj ta powódź, to podtopienia, one mają zupełnie inny charakter niż te dramatyczne obrazy, które mieliśmy właśnie w Kotlinie Kłodzkiej czy na Opolszczyźnie, to już Głuchołazy, to w kontekście właśnie pewnego rozgraniczenia też warto o tym pamiętać. Głuchołazy, Opolszczyzna, Kotlina Kłodzka to tutaj z kolei Lądek Zdrój i te potężne zniszczenia, które zostały spowodowane przez no, zerwanie tamy w Stroniu Śląskim, co spowodowało, jak wiemy, gigantyczne zniszczenia liczone w miliardy złotych. W tej chwili właśnie władze Dolnego Śląska czy podały mniej więcej taką szacunkową kwotę, bodaj 5 czy 6 miliardów złotych, no ale to wydaje się, że dopóki woda nie zejdzie wszędzie, dopóki wszystkiego dobrze się nie policzy, to trudno będzie jednoznacznie to oszacować. Tak wygląda w tej chwili Osiecznica i Osiecznica, jak sądzę, w ten sposób wyglądać będzie w najbliższym czasie. Ja powoli oddaję głos do studia, Moniko, i oczywiście pozostajemy tutaj w okolicy, sprawdzimy jeszcze, jak wyglądają wały na Odrze. Odra płynie do Słubic, dalej do Kostrzyna i dalej na północ zachodniopomorskie. Myślę, że większych problemów nie będzie i że te miejscowości tutaj, takie jak Osiecznica czy Raduszec pod Krosnem Odrzańskim, to już będą ostatnie w ten sposób dotknięte. Ale zobaczymy, bo jeszcze Cofka, jeszcze opady deszczu zapowiadane. A trzeba bardzo pilnie odbudować tą infrastrukturę
która została zniszczona. Są na to może, nie wiem, i miesiące, więc tutaj jest bardzo ważne sprawne działanie. Będziemy się temu przyglądać. Janusz Rzyczkowski, proszę Państwa, i województwo lubuskie. Tak wygląda tam sytuacja. Absolutnie muszę Ci, Januszu, jeszcze na zakończenie powiedzieć, że te obrazki, które nam pokazujesz, cały czas robią naprawdę niesamowite wrażenie i uświadamiają nam, z jakim żywiołem mamy do czynienia. I jak wsłuchujemy się w te komunikaty płynące ze strony rządowej i patrzymy też na te tematy zastępcze, które się pojawiają, to trudno nie odnieść wrażenia, że komuś tutaj zależy na tym, byśmy mniej mówili na temat właśnie tych obrazów, które prezentują nam nasi reporterzy, które prezentujesz Ty, Januszu. I to uświadamia nas tylko w przekonaniu, że my tych tematów nie odpuścimy i na pewno także do Janusza będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Pozdrawiam Cię serdecznie, proszę Państwa, a my za chwilkę przenosimy się na bitwę polityczną, więc ja się na chwilkę wyłączam, lecę przywitać moich gości i za chwilkę widzę się z Państwem o 14:10 w bitwie politycznej. Do zobaczenia.